co dzisiaj zjemy. Zgadnij, popatrz na to, co się tu dzieje, cały stół zastawiony. No na pewno nie będzie to odcinek wegański. Nie. Yes. A i co, już wiesz? No widzę bułeczkę, no to pewnie banh mi. Banh mi, dokładnie. Teraz się przenosimy do Wietnamu. W sensie nie do Wietnamu, jesteśmy w Polsce właśnie, żeby nie było. Robimy wszystko podobnie, odtwarzamy według receptur, które w tym na przykład odcinku wspomnę pana Pawła Albrzykowskiego. Z nim tworzyliśmy recepturę na marynatę do karkówki. Również z nim pierwszy raz na kleparzu chyba starym sprzedawaliśmy bułeczki banh mi, które okazały się, no może nie hitem, ale zeszły wszystkie jak świeże bułeczki, jak to się mówi. I będziemy dzisiaj wam pokazywać od podstaw, jak zamarynować karkówkę. Tutaj mamy mięsko i przyprawy do marynaty. Po tej stronie mamy z kolei produkty, które będą nam służyły do tego, żeby złożyć taką kanapeczkę. A tu mamy z kolei wątróbeczkę drobiową, z której będziemy robić patę. Czyli taki pasztet. Pasztecik, taki mus, taki. No nie foie gras, ale tak. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Czyli danie popularne, danie rzadkie, popularne w Wietnamie. Popularne tak, że jak ja byłam, to były praktycznie na każdym przystanku, gdzie się zatrzymywaliśmy. Jak szliśmy w Sajgonie, to również te budki wszędzie są, więc tam banh mi. U nich głównie się składa właśnie z tego mięska, z wieprzowego, czyli na bazie karkówki. Natomiast my również w delikatesach na Ślusarskiej podajemy banh mi dla wegan, bo zawsze o nich dbamy. Podajemy z tempehem, podajemy z tofu i... Zaczynamy od... Marynaty mięsa, tak? Zaczynamy od marynaty. Mam. No to jest składników sporo. Dobra. I tak, zaczynamy od tego, że musimy zamarynować mięso. Najpierw je nacieramy solą, ale po kolei pokażemy składniki. Przyprawa pięciu smaków. Przyprawa ciarsiu. Już wam pokażę, jak to wygląda właśnie do wieprzowiny. Dedykowana. Tutaj mamy imbir, czosnek. Sól, cukier i najważniejszy, który nadaje bardzo mocno smak, to sos hoisin. Są różne rodzaje sosów, na przykład my tutaj mamy też z kuchni naszą buteleczkę, to jest Flying Goose brand. Tutaj jest Thai Dancer, więc zawsze będzie można w sklepie wybrać sobie odpowiednią ilość, bo ta buteleczka na przykład jest mniejsza, ta jest większa w zależności od tego. Ale kto pierwszy raz zamarynuje tę karkówkę w taki sposób, to będzie ją tylko tak marynowała, nie po polsku. Bo jest przepyszna. Zaczynamy od marynaty. Na takie 2-2200 kg karkówki dajemy tego sosu hoisin, o którym już wspomniałam, 4 łyżki. Do tego dodajemy tarty imbir. Tutaj nam wystarczy taka ilość, to jest mniej więcej 50 gram. 50 do 100. Jak ktoś lubi bardziej ostrzejszy, to można dodać więcej. Dalsza część to jest czosnek. Mniej więcej 50 gram. Oczywiście nie będę takich ząbków tarła. Można to zblendować u siebie, jak ktoś ma blender, ewentualnie wycisnąć. Ja wycisnę. 50 gram to mniej więcej będzie 6 takich ząbków czosnku. Dobra, to mamy, czyli mamy tak, mamy czosnek już utarty i mamy imbir utarty. Dobra, i teraz tak, to wrzucamy do hoisinu. A, żebyście widzieli, ile tego jest. Mniej więcej 2 łyżki mają być czosnku i 2 łyżki imbiru. Tak nie wagowo, a pojemnościowo. Dobra, i to mamy. To sobie odłożymy na chwilę tutaj. Teraz do tego dodajemy tą przyprawę ciarsiu, o której wspominałam. 5 łyżek. Raz, dwa. 2 łyżki przyprawy pięciu smaków. Ona jest bardzo aromatyczna, dlatego 2 łyżki wystarczą. Tutaj jest dużo też cynamonu, wyczuwalnego anyżu. Raz. Podobna do garam masali, ale troszeczkę inna, bo cynamon dominuje. I teraz dajemy tak, to mieszamy w ogóle. I jeszcze nie koniec. Do tego jeszcze idą 2 łyżki cukru. Czyli damy na przykład 4 łyżeczki małe. Dalej mieszamy. No i marynata jest gotowa. Ona sobie musi chwilkę poczekać. Teraz będziemy nacierać naszą karkówkę solą.
z jednej strony już jest. I teraz tak, w tej soli ta karkóweczka powinna chwilkę poleżeć, ponieważ ona ją skruszeje. Myślę, że godzinka jest wystarczająca, jak chcecie szybciej. Jak nie, to może to być nawet kilka godzin. A dopiero później zalewamy marynatą, odstawiamy na całą dobę minimum. I na drugi dzień taką karkóweczkę będziemy piec. Teraz chwileczkę ona pobędzie w tej soli i za chwilkę będziemy już dodawać marynatę. Karkówka solą, ona już ją sobie troszeczkę przyjęła, teraz nakładamy marynatę na nią. Taki czerwony, bordowy kolor to się właśnie robi od tej przyprawy ciarsiu. A ciarsiu po wietnamsku to właśnie wieprzowina. No i sobie ją tutaj tak weźmiemy, później ją przełożymy do naczynia żaroodpornego. Ale ona teraz przez dobę, zobaczycie później w efekcie, jak tam przyjmie, puści więcej tego soku i będzie dość dużo tego. Także jest już karkóweczka gotowa i ona się teraz pięknie będzie marynować. Dobrze. Asia wchodzi z karkówką. Karkóweczka już jest gotowa, upieczona. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Wyciągam rękawiczki. Karkówkę mamy. Przechodzimy teraz do patę, czyli wątróbeczki już wytrymowane, bez tych takich żyłek. Kilogram tu mamy, ale możecie zrobić z pół kilograma. Cebulka jest potrzebna do przesmażenia. Sól, pieprz i oczywiście alkohol, whisky będziemy podlewać. A smażymy na smalczyku. Połowę tej kostki użyjemy na kilogram. Większą połowę. Cebulka. Puściła aromat, bo na wyższym ogniu. I teraz wrzucamy już wątróbeczkę do przesmażenia. Myślę, że tak do 10 minut będziemy mieszać, aż się zamknie cała. I później, jak się nie miesza, to ona tak szczela, wybucha. Wątróbeczka i dalej do salamy. Ja daję zawsze na oko. Wystarczy. Troszkę pieprzu. A z tej strony to by mi się sypnęło za dużo. Możecie dać smutkowany, my mamy mielony. Przy tak usmażonej, no powiedzmy, że 5 minut tutaj się to smażyło. Teraz wrzucamy whisky, a mniej więcej tak na kilogram 25 ml. Ja tutaj sobie przyleję do miseczki. Hop. I uwaga, 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 uwaga. O, jak super. To są efekty specjalne, ale też dużo dają smakom. No i na tym etapie podpalenia po łyski minutkę mieszamy. Ona już widać, że jest zamknięta, jest brązowa. Cebulka wygląda na uduszoną, a nie spaloną i zesmażoną. Mamy troszkę soku. Teraz to będziemy blendować. I, a my sobie to przelejemy jakoś w jakiś sposób taki sprytny. A udało się, udało się. Na początku takie delikatne ruchy, żeby nam nie pryskało, bo to jest tłuszcz. Hop, tak delikatnie, delikatnie. No i teraz spróbujmy jaki smak. No jest fajna. Teraz słuchajcie, ten smalec, który nam został, musimy połowę z tego rozpuścić znowu. Tą część, którą tutaj mamy, przekładamy do foremki. Możecie do innego naczynia, my mamy takie foremki aluminiowe. No i nie domykam do końca, jeszcze nam zostało na drugą foremkę. Możecie tak, użyć takiej foremki, możecie użyć naczynia ceramicznego, niekoniecznie do zapiekania, po prostu czegoś, czym będzie Wam się dobrze to kroiło. I ten smalec rozpuszczony zalewamy tu i wkładamy, robimy różnicę temperatur, czyli wkładamy do zamrażalnika, żeby się ściął. I teraz tak, to zalewamy tłuszczem. I dajemy do bardzo chłodnego miejsca, czyli najlepiej do zamrażarki. To nam się zetnie za chwilkę, będzie taka fajna warstwa. My to zaniesiemy do zamrażarki i zaraz wrócimy. Znaczy nie zaraz, musi chwila minąć.
Mamy już, słuchajcie, karkówkę upieczoną, patę mamy w lodówce, chłodzi się, za chwilkę będzie gotowe. A teraz sobie zrobimy jeszcze majonez kolendrowy. Używamy kolendry świeżej, potniemy sobie ją. Nawet można te końcóweczki, te twardsze części. Taka ilość powinna nam wystarczyć. Blendujemy. Dobra, mamy to. Wietnamczycy do takiego majonezu dodają jeszcze taki sos, który przypomina tak naprawdę w smaku Maggi. My moglibyśmy również Maggi dać, żeby podkręcić, bo ona bardzo mocno jest wyczuwalna, ale nie dajemy, bo ja nie przepadam za Maggi. Możecie dać i proszę mnie nie punktować za to, bo oni również innych bagietek używają, ale ważne, żeby smakowało. Majonez mamy zrobiony i teraz dodajemy marchewkę i rzodkiew. Musimy ją, mamy obraną i ją robimy takie z niej paseczki cieniuskie. Kilka sztuk tylko zrobię. Trzeba być silnym. I to możemy sobie zamarynować, nawet powinniśmy, żeby było takie fajne octowe. W wodzie z octem, my mamy już wcześniej, ponieważ ocet z cukrem musi być i z odrobiną soli, to sobie dolewamy to, co zrobiliśmy wcześniej. I wrzucamy to do marynaty. To może postać 10 minut, a może nawet stać kilka dni w lodówce, także jest do wykorzystania przez dłuższy czas, tak samo jak ilość paty i karkówki do zjedzenia przez cały tydzień na pewno. Do wykończenia dodajemy czerwoną cebulkę. Teraz słuchajcie, jeszcze ogórka sobie kroimy w takie podłużne, nie wiem ile tych banmi zrobimy, ale mamy przygotowanego ogórka i zaraz przystępujemy do złożenia bułeczki banmi. Idę po patę. Dobra, wracam do Was. Byłam po smalczyk w zamrażarce. On jest już gotowy, bo się smalczyk ściął ładnie. Patę mamy gotowe do smarowania, zaraz będziemy robić bułeczkę. Mamy przygotowane warzywka, rzepa i marchew nam się marynuje, ogórek, kolendra, wszystko jest przygotowane, patę również, czyli teraz jeszcze musimy pokroić główny punkt programu, czyli ten wsad, karkuwa. Dupkę odcinamy, jeszcze jest ciepła. Chuda jak szynka, nie? Chuda jak szynka, w ogóle tłuszczu nie ma. Może z tej strony jeszcze ukroję dla porównania. No. To sobie odłożymy. No tu już jest tłuszczyk. Tylko jakoś słabiej się kroi. Możecie użyć bagietki, możecie użyć bułki francuskiej, najlepiej takiej puszystej. My dzisiaj używamy takiej bułeczki. Przekrawamy ją na pół, ale nie do końca, tak żebyśmy mogli sobie smarować o tej części, żeby nam się nie rozwaliła. I zaczynamy od jednej strony, czyli od paté. Jeszcze jedna rzecz, to za chwilkę zrobimy. Smarujemy na bogato. Ma smakować. Słuchajcie, patę już mamy. Teraz sobie zrobimy tak, że ułożymy karkóweczkę. Takie dwa wypasione kawałki. Tak. Na to damy ogóreczka. Marchewkę naszą z rzodkiew zamarynowaną. Odciśniemy tylko troszkę. Na to dajemy cebulkę. Jak ktoś nie lubi, to trzeba mówić. My w delikatesach, jak przygotowujemy, wykluczamy różne składniki, kolendrę. I na koniec, przed zamknięciem, smarujemy tym majonezem kolendrowym. Nie wszyscy lubią kolendrę, więc... Ale normalnie Wietnamczycy dają bardzo dużo tej kolendry do środka. Jak jadłam tą kanapkę, to tak naprawdę najbardziej wyczułam mięso i kolendrę. Nawet sosu majonezowego i paté tak bardzo nie czułam, jak zioło i mięso. Zrobiliśmy już banh mi dla mięsożerców, czyli z karkóweczką i z paté,
ale mamy również opcję wersji wegańskiej, tak zwaną fusion, wymyśloną przez nas. Na Ślusarskiej serwujemy takie pseudo banh mi, które są dla wegan, z tempehem, z tofu, z pasztetem wegańskim, z sojonezem, także zapraszamy. A ja Wam zaprezentuję, jak taką bułeczkę zrobić z tempehem i z pasztetem wegańskim, który już przygotowaliśmy wcześniej. Mniejsza część bułeczki została, też przekrawamy na pół. Mamy tutaj nasz pasztet curry, który również serwujemy w delikatesach. Oj, coś mi ta łopatka odmawia posłuszeństwa. To jest taki ostrzejszy pasztecik wegański. Do tego sobie dołożymy ostry tempeh, a ja to zrobię rączką, dobra, bo te bułeczki się fajnie rączką dokłada. My je również możemy podgrzać, tak też robimy na Ślusarskiej, jak klienci sobie życzą. A co to jest tempeh? Tempeh to jest soja, która jest w takich kawałeczkach, fermentowana soja i ona jest w takich batonach sprzedawana, czyli coś podobnego do tofu, ale nie w takiej konsystencji jak tofu, tylko w ziarnach. Dajemy rzepę, marcheweczkę, jeszcze troszeczkę marchewki, żeby był kolorek, kolendra do wykończenia, cebulka może być, jest wegańska i sojonez kolendrowy. Sojonez kolendrowy, bezjajeczny i w takiej wersji można spróbować banh mi dla wegan. Także zapraszamy na Ślusarską. Mam nadzieję, że wykorzystacie dzisiejsze przepisy, jak zrobić karkówkę, jak zrobić patę, jak przygotować składniki. Będziecie mogli sobie takie pyszne kanapeczki sami robić do pracy, na spacer, gdziekolwiek, po treningu, albo przychodźcie do nas, zapraszamy również na Ślusarskiej. Możecie takie kanapeczki zjeść. No to chyba ja tutaj sobie... O nie, Żarłok, ty już jadłeś kiedyś banh mi, teraz jest moja kolej, bo ja już jestem tak głodna, nie dam mu. Żarłok. Ale dla mnie będzie tutaj sam mięsna z karkóweczką.